historyczną, to będzie to raj. To do raju się przedostanę. Pamiętam, wyjechałem pierwszy raz do Uppsali, tam wtedy z pastorami. Byłem na statku na takim spotkaniu, nie chcę o tym opowiadać w szczegółach, ale szybko rozwiała mi się wizja raju. Po jakimś spotkaniu. Ja mówię, o! Ja mówię, to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem. I też zobaczyłem, że będę wśród takich ludzi. I stanę się częścią też tych ludzi. Po to, żeby nie być takimi samymi, takim samym, ale po to, żeby nawet przyjść jako błogosławieństwo do życia takich ludzi. Ja pamiętam, kiedy pojechałem potem rok później do Uppsali i pastor Wegman wziął mnie tam na modlitwę i wypowiedział proroctwo takie nade mną i wtedy nie bardzo mi się podobało to, co powiedział. Powiedział, że nie posyłam cię do szczególnej denominacji, posyłam cię do ciała. Obejmiesz tych ludzi, którzy cię zranili. I mówię, o Boże, ja wiem, kto mnie zranił. Ale nie myślałem wtedy o pastorach. I nie podobało mi się to. Zranił mnie biskup. Kiedy rani biskup, można to sobie wytłumaczyć na wiele sposobów. Diabeł, wielki Babilon, wiecie, jak my możemy nazwać. Przetecznica, eschatologiczne wszystkie terminy możemy pojechać równo. I kiedy takie słowo usłyszałem, i Pan posyła mnie do ciała i obejmę tych ludzi, mówię, biskupa w życiu nie obejmę. Ale tu wiesz, moc Boża podczas modlitwy, nie, tam wiesz, biskupa, wiesz, widzę, co się dzieje po prostu, nie? Dobra, niech to się tam gdzieś w przyszłości, w epoce nano dokona gdzieś tam. Ale tak, nie, biskupa? Nie mówię, że objąłem biskupa. Bóg jakby dbał o to, żeby we mnie gorycz nie narastała. Żeby nie wszedł w służbę z goryczą w sercu. Z gorzkim korzeniem, który jest w stanie, jest napisane w Biblii, może pokalać wielu, zarazić tym goryczą można. Wiecie, że ludzie, którzy wpadają w jeden rów na przykład, to szukają tych samych ludzi, którzy są w tym samym rowie. Bo od nich dostaną potwierdzenie. W Kościele najwięcej problemów to jest z tymi ludźmi, którzy zawsze padają w Duchu Świętym i którzy w ogóle nie padają. I ci, którzy nie padają, szukają takich, którzy nie padają. Żeby sobie coś potwierdzić. I w jednym kościele można mieć różne frakcje, w jednym zborze. No. Ale to nie jest dobry klimat. To jest coś, co ma się zmienić, jeśli jest coś takiego. A w kościołach jest to w Polsce. Są przyczyny, dla którego nie widzimy błogosławieństwa. Są przyczyny, ponieważ błogosławieństwo jest uwarunkowane. Błogosławieństwo ma warunek najczęściej. I tam jest słowo jeśli.
pamiętam, kiedy wychodziliśmy z kościoła, rzucali nas. Ja znałem takiego pastora. On już nie żyje. Pojechałem z grupą liderów wtedy do Norymbergi. Tak trochę odpocząć, ale on tam przyjeżdżał, nauczał nas. On tam wcześniej rano przyjeżdżał, kiedy jeszcze żeśmy spali, tam już się był po 2 godzinach modlitwy. Ja pamiętam, wziął mnie na rozmowę i upewniał się w tej rozmowie, czy ja nie mam goryczy do biskupa. Co myślisz? Kazał mi mówić. Co myślisz? Jak to przychodziłeś? I jak to się działo? Co myślałeś? Co czułeś wtedy? A ja to mówiłem i on próbował to znaleźć. I ja czułem intuicyjnie, że on szuka tego miejsca. Nienawidzę tego biskupa! Rozumiesz? Ale tak się nie działo. Nie miałem czegoś takiego. Nie miałem goryczy takiej, żeby się zezłościć tak. Pomimo przykrych rozmów, jakie prowadził ze mną. 7 razy w tygodniu widział biskupa, to jest niezłe wydarzenie przez 8 miesięcy. Około. To jest stres potężny, kiedy idzie taki zwykły człowiek. O. Więc ten pastor się upewniał i on nie bardzo widział, chciał uwierzyć w to, czy ja jestem zdrowy. A mówi, dobrze, ale nie możesz mieć, że nie mam goryczy. Nie, pomódlmy się do mnie. Módl się. Ja nawet nie wiedziałem, jak on się modlić. Ale tak był bardzo nastawiony i ojcowski z tym, żebym nie miał nic w sobie, żebym nie zaczynał służby pastora z czymś, co jest w środku. Żebym nie wszedł z tym brudem, z tym śmieciem w coś pięknego. I on módlmy się. Przebaczam biskupowi. I tam musiałem wypowiadać to. Nie było tam zmiłuj się. Jest dobrze, kiedy jest ktoś starszy i czasami po prostu jest tak, jak jesteś wtedy dzieckiem takim. I ja musiałem powtarzać. Powtarzałem i on dopiero jak wypowiedziałem, to się uspokoił dopiero. Ponieważ chciał, dbał, tak naprawdę Bóg dbał o mnie wtedy, żebym nie wszedł w goryczy, żebym nie myślał sobie czegoś złego, żebym w ogóle nie myślał. Ja nie osądzam ludzi w kościele. Nawet kiedy upadają. Jestem człowiekiem drugiej szansy. Ponieważ Pan wybaczył mi wiele rzeczy. Jestem człowiekiem drugiej szansy i trzeciej, i czwartej. Jeśli będziesz osądzał, będziesz miał same problemy w kościele.